call. Hello, what number can I dial for you? Duno. I'm sorry to disturb you, miss. Can you connect me to the post office, please? I'd like to send a telegram. Right away, sir. Poste télégraphe, go ahead, please. I'd like to send a telegram no to New York. Chcielibyśmy wiedzieć, kto do nas przybywie, o tym, że byliśmy kiedyś detektywem. Pinkerton's National Detective Agency, number 57 Broadway. The message reads: need information on woman named Sophia Blake. Stop. I've made a note of it. It will leave this morning. Done. Okay. To już tyle wiemy, tak? Co to jest, no? Sketchbook. O, to jest jedna z fajniejszych rzeczy. To znaczy, twórcy wzięli i wpadli na taki fajny pomysł, który później będzie w grze dopiero. Aczkolwiek to są niektóre artworki. Po prostu. Oj, I mean quick. Okay. O, dzisiaj się będzie zdarzało dosyć często. Okay. To tyle, jeżeli chodzi o artwork. Tak jak mówiłem, nie... Naprawdę, jeżeli dzisiaj będę brał i często... O, aparat. Po co nam aparat? Niżej, wyżej, nie? Problem tu na pewno będzie z kierowaniem. Okej. Wszystko zrobiliśmy tutaj. Dobra, spróbujmy zadzwonić do niej. Nie wiem po co. Nie wiem, jaki by to miało mieć sens, no ale powiedzmy, że... I'm sorry to disturb you, miss. Can you connect me to the Elysee 1528? Potwierdzi to, że to była mniej więcej ona. Tak. Right away, sir. Sophia Blake speaking. Miss Blake, this is Gus McPherson. Can we meet? McPherson? I'd like to clarify a few points with you. Chez Czemu nie po polsku gram? Uwierz mi, wersja polska tej gry, naprawdę zaufaj mi, Kanadzin. Ona będzie tragiczna, uwierz mi. Grałem w polską wersję gry i ona to przysporzy jeszcze więcej problemów niż sam fakt tych niektórych zagadek. Uwierz mi, naprawdę. Dobra, to idziemy do Chez Alexandre, żeby się z nią spotkać. Uwierz mi, polskie wersje przygodówek z tamtych czasów, one są naprawdę niewarte w ogóle patrzenia na nie, bo w 2002, tak mniej więcej do 2008-2009 granie w przygodówki po polsku łączyło się z bólem i cierpieniem i w ogóle. Dobra. Hello. Good evening, sir. Welcome to Chez Alexandre. Can I do anything for you, sir? The table has been booked under the name of Blake, Sophia Blake. I'm here to meet up with the lady. My name is Gus McPherson. This way, please, sir. No. Miss Blake is waiting for you. Okay. I knew you wouldn't be able to resist the phone call, Mr. McPherson. Syberia była dobra, ale Syberia była sponsorowana w cholerę przez... Wtedy to się nazywało... To był jeszcze wtedy CD Projekt, jak dobrze pamiętam. I Syberia była sponsorowana. I to jest, wiesz, to musisz, Kamadzin, pamiętać o tym, że wiesz, jeżeli jakaś była przygodówka u nas wydawana, to nie wszystkie brali, tyle kasy dokładali. Mogę zmienić na polski, ale ten język polski, czy on rzeczywiście jest taki przyjemny? Czekaj, a nie, bo nie mogę, bo muszę skończyć tą konwersację. Dobra, to zaraz zobaczymy, czy da się zmienić. Jeżeli chcesz... Skąd? To jest właśnie to. Skąd? Ja już wiem, że o siostrze.
Could you elaborate? You mentioned an interesting offer. Could you elaborate? I need you to shed light on a case that is dear to my heart. Could you give me any more details about the case? Okay. So far, it all seems rather cloudy. I don't know where to start. It was a brutal murder, Mr. McPherson. But for what reason? Here in Paris. My sister. It's my sister Ruby who was murdered. She and her husband Regis were killed. Jeżeli była odpowiednia kasa, to było dobre, tak? Ale mi się postmortem nie podobała polska wersja. Okej, teraz jest 1000... Dobra, okej. The murder was committed in Paris. Do you know exactly where in Paris? A hotel in the Senega była part of Paris. Córką, córką tego, in the 8th projektu, district. Potem ich chłonę, the Hotel Orfe. Tak siak, they had been there for Hotel a week. Orfe. They were found dead in their room. Oh. Poza tym wiesz, Kamadzin, też nie wszyscy oglądają po polsku. Tylko, że uwierz mi, tu jest to dupiate, Kamadzin. Trust me. Are the police on dobra, the case? Przełączę na moment po konwersacji, zobaczysz. Do you know the name of the inspector who's leading the inquiry? Mnie się nie podoba, absolutnie. Poza tym angielska wersja zawsze jest fajniejsza. But the police are the same in every country, Mr. McPherson. Whether it's New York or Paris, they're hardly fast. That inspector Lebrun is no exception Lebrun. To the rule. To be perfectly honest, I'm reluctant to take on this case. Primarily because a murder means a murderer. This Inspector Lebrun is better placed to arrest a killer. Mr. McPherson, if I'm asking you for your help, it's because I have no faith in the police. Oczywiście. And that would be so even if I had the entire Quai des Orfèvres at my disposal. The 8th District Police Station, Lebrun especially, is trying to hush up the case so as not to tarnish the good reputation of their area. You understand. No, I don't. Siema, Blaku. No właśnie. Your sister and her husband. Oni byli Amerykaninami. Załóżmy, nie wiemy też skąd to wiemy, absolutnie. I was supposed to meet them in Paris. But whatever. You know, Mr. McPherson, visiting Europe was my sister Ruby's childhood dream. When she met Mr. White, Regis, her husband, he made that dream come true. They were so very much in love. So very much in love. Okay. How did they die? Are you certain they were murdered? Maybe they were victims of some terrible accident. Yeah. The Whites were found decapitated in their hotel room, Mr. McPherson. Każdy może wziąć i zostać, nie wiem, znaleziony bez głowy, a się okaże, że po prostu źle używał łyżeczki. To, nie wiem, ostryk. Cokolwiek w ten deseń, no Boże, wielkie mica. Dwójka, znaczy małżeństwo znalezione w tym, w hotelu bez głowy. Może się zabawiali w jakiś dziwny sposób i tak to się skończyło. Udane. Okej. Dobra, nie bardzo rozumiem, have never met before, bla bla bla, skąd ty ten, da 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 da. Czemu I don't understand. Why me? We've never met before. Why me? Why is it always me? Neither here nor in New York. Yet here you are asking me to track down your sister's murderer. Why me, Miss Blake? Your reputation preceded you, Mr. McPherson. Oh. I have friends who know people at the Pinkerton Agency in New York. Ooh. You worked there as a detective and had a few problems. The suspicion surrounding you in that murder case proved to be unfounded, of course. Of course. Okay, I don't think you've understood. All I wanted to do was paint. Everything else is secondary. Unfortunately, Mr. McPherson, I'm in Paris to take advantage of your skills as a private detective. I to jest przepiękne, jak twórcy próbują nakierować na siłę, nie? No bo w sumie można by było powiedzieć, że nie wiem, że ona na przykład...
nie wiem, ma jakieś dowody na to, że rzeczywiście w tej ostatniej sprawie to on zawinił i tak dalej, i je wyda, jeżeli on się nie zgodzi na to, to nie. Niemieccy twórcy, bo z tego co pamiętam, to produkowało tą grę niemieckie studio, które później było też za rąbistą serię odpowiedzialne Black Mirror, na tej grze uczyli się, jak nie popełniać błędów. To znaczy, nie robisz czegoś takiego, że w sumie, no typu nie chce się zajmować, już nie chce być detektywem, nie może być detektywem, nie ma licencji i tak dalej, ostatnia sprawa skończyła się fiaskiem, ona ci mówi, no nie, w sumie to sorry, ale specjalnie przyjechałam do Paryża, żeby się z tobą spotkać, nie? No okej, dobra. Dobra, to jak za jaką kasę to mówisz, że on to będzie chciał zrobić? Okej, no. But can we settle my fee immediately? This is the first time I've hired a detective. The case may take you a few days. I'll give you 500 straight away and 500 per day of fruitful investigation. Oh. Wow. Okej, okay. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, o której się nie dowiadujemy na samym początku. Gra, z tego co pamiętam, ona się dzieje gdzieś w latach chyba 50. czy jakoś tak, czyli te 500 dolców tak na dzień dobry i 500 dolców za dzień śledztwa to jest dosyć dużo. To jest takie, że no to jest w stanie... To jest w stanie nas przekonać. Okej, dobra, ale ten. You mentioned money. Jeszcze raz się zapowiedzi. Okej. Dobra, tu też ktoś popełnił lekki błąd, ale nieważne. You mentioned money. Jeszcze raz. Lubimy kasę. Będziemy słuchać o kasie zawsze, kiedy jest okazja. Because you see, I'm a foreigner in Paris and I need some light shed on a strange case. A murder, Mr. McPherson. Double murder. Dobra, this is a very reasonable offer. That is a very reasonable offer. Trochę wykorzystuję to, że wiem mniej więcej, jak tu wyglądają dialogi. Nie wszystkie, ale niektóre pamiętam. W tej gry się nie zapomnę. Okej. I think I have all the necessary bobo. Boy, I have been to Australia. Is there anything you have forgotten? I think I have all the necessary information to begin. Tak. Tak naprawdę jestem mężczyzną. I to ja ich zabiję. Is there anything you have forgotten? The police did not find any items of value in the room. Yet my sister and her husband traveled surrounded by luxury and family heirlooms. It was an obsession. What? Czemu ktoś by podróżował z jakimiś pamiątkami rodzinnymi? Like, why? Dobra, a drugie. Traveling with a lot of money is a risky business. It would be a pity if their murder was put down to theft. Are these family heirlooms valuable? Ruby's good luck charm. A sort of bust in my family for generations, on my grandmother's side. My sister was always her favorite. Okay, bye. I hope to get results fairly quickly. I'll be in touch with you as soon as my investigations yield any new information. Goodbye, Miss Blake. Okej, wiecie co, właśnie stwierdziłem, że musimy wziąć i się trochę przystosować do tego klimatu. Nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy moment. Teraz jestem przygotowany. Teraz jestem prawdziwym detektywem z prawdziwego zdarzenia. Okej, okay, I can do this. Nie wiem, czy to widać tak jak jest, jak powinno być widać. Okej, okay, co tu jeszcze jest w tej restauracji? Możemy gdzieś iść? Możemy iść, ale w sumie nie mamy powodu, żeby tu chodzić na dobrą sprawę. Ale możemy. Okej, okay, let's go, bye. Dobra, może typo chce nam jeszcze coś powiedzieć? Typie, chcesz nam coś powiedzieć? Good evening, sir. Welcome to Shell Alexander. Okay. Can I do anything for you, sir? Very chic. Your establishment has been recommended to me for its outstanding menu. Tak. Oh. Can a table be reserved? Near to a fountain, if possible. Okay. How unfortunate. We have no more tables available this evening. Perhaps you would like to come back tomorrow. Okay, nie żeby był wieczór i tak dalej, i tak dalej. Early next week would be the best. I'm so sorry, sir, but you know, our medieval specialties are very much in demand at the moment. To już nam daje pewien wgląd na to, jaka kobieta nas wzięła i zarezerwowała. Wszystkie stoliki są wolne, nie? I generalnie nikogo nie ma w tej restauracji. Typ ona mówi, że nie, sorry, nie ma żadnych stolików wolnych na ten wieczór, ale ona jakimś cudem udało się...